No nie możemy się już doczekać tego grania, nie możemy się doczekać grania wśród, dla publiczności, bo po to sportowiec trenuje i po to wpiernicza te przeciwbólowe środki rano, żeby po prostu grać dla ludzi, a granie w zeszłym roku bez publiczności to była taka połowa sportu. Długi okres przygotowawczy, tym bardziej nie możemy się doczekać pierwszych meczów. Oczywiście mieliśmy troszkę swoich problemów, ale to problemy kształtują charakter i jakby bez problemów to pewnie bym nie wiedział co robić, jakbym nie miał problemów w życiu, a niektóre były większe, niektóre mniejsze, na pewno część z Was zna całą historię, całą tą epopeję ze środkowymi, bo wiadomo, że ten skład był zamknięty w ostatnim momencie. Na pewno ta przykra kontuzja naszego kapitana w takim momencie, ale no niestety tak w sporcie jest i tak to bywa, że czasami takie sytuacje się zdarzają, mamy to wpisane w nasz zawód. Ale bardzo wspieramy i liczymy, że ostry do nas wróci. Może nie szybko, ale wróci. Jeżeli chodzi o Warszawę, no tak się składa właśnie, że zespoły, które kończyły poprzedni sezon na niższych miejscach, zaczynają z grubej rury, bo my zaczynamy z trzema zespołami, które chcą się bić o medale, ale jeżeli wygrywać, to teraz mamy Warszawę, Zaksę i Resowie trzecią. Ale zacznijmy od Warszawy. Warszawa, która się wzmocniła w stosunku do zeszłego roku, na pewno wzmocniła się na ataku, wzmocniła się na rozegraniu, czyli na dwóch kluczowych pozycjach. A na pewno znając Andrea będzie mówił, że grają o ósme miejsce, ale to jest stary lis, więc on będzie na pewno próbował bić się o medale w tym roku. Duże nazwiska z tamtej strony, ale na to czekamy. Na to codziennie rano wstajemy i codziennie nie możemy się doczekać tej niedzieli, tej pierwszej kolejki, żeby wyjść na boisko i się sprawdzić. A co wyniknie później, zobaczymy. Odnośnie tego pytania pierwszego, jak wygląda teraz moja praca, to na pewno zmieniło się sporo, ale tak jak już kiedyś zaznaczałem, że gdzieś tam przez te wszystkie lata byłem przygotowywany też między innymi przez Roberta Prygla czy Wojtka Stępnia do tej roli. Więc myślę, że odnajduję się dobrze, aczkolwiek no, sezon pokaże i zweryfikuje i wszystkie oceny tak naprawdę będziemy mogli wydać po sezonie, czy się sprawdziłem, czy się odnajdywałem dobrze, czy źle. Jeśli chodzi o samą współpracę z trenerem Bednarukiem, no to czuję się bardzo dobrze. Nie ukrywam, że na razie nie ukrywam, że mieliśmy przyjemność już spotkać się bardzo wcześnie, bo spotkaliśmy się już około kwietnia. Na pierwszych takich wstępnych rozmowach, gdzie gdzieś tam już można było się spodziewać, że trener będzie trenerem czarnych Ceratena i czarnych Radom w przyszłym sezonie, więc już nasza współpraca zaczęła się bardzo wcześnie, w kwietniu i tam tak naprawdę trener powiedział to, czego ode mnie oczekuje i starałem się tak naprawdę do tego przygotować, żeby po prostu spełnić jego oczekiwania, jak już spotkamy się tego 12 lipca i mam nadzieję, że to się udało, ale tak jak powiedziałem, no, to jest też praca, którą wykonujemy przez cały sezon i uczymy się też w trakcie sezonu wszystkiego nowego. Odnośnie samych przygotowań, myślę, że to były moje najdłuższe przygotowania. Aczkolwiek uważam, że długość tych przygotowań jest bardzo dobra, ponieważ większość chłopaków skończyła bardzo szybko ligę, może nie tyle, że bardzo szybko, ale liga skończyła się szybko i też wielu tych chłopaków nie miało czasu, ani też nie mieli powołań, żeby trenować gdzieś przy kadrze, więc większość tego okresu wakacyjnego spędzali tylko na siłowni, tylko na ewentualnych zajęciach plażowych, co na pewno jest dobre, ale nie jest tak dobre jak treningi na hali i ćwiczenie tej siatkówki już halowej, o którą tak naprawdę gramy.